Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Funkcja liniowa określona jest wzorem f od x równa się minus pierwiastek z 2x plus 4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba. Miejsce zerowe, czyli taki x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. No to jak to zrobić, żeby to policzyć? Wystarczy w miejsce f od x wstawić 0. I liczymy takie równanie wtedy. 0 to się równa minus pierwiastek z 2x plus 4. Zawsze jak się pytają o miejsce zerowe w takich zwykłych równaniach, to wystarczy w miejsce f od x, ewentualnie w miejsce y wstawić 0 i wtedy policzymy sobie miejsce zerowe. No to do dzieła. Co możemy zrobić? Przenieśmy to wyrażenie na lewą stronę i zmieńmy znak. Czyli będziemy mieli pierwiastek z 2x równa się 4. Zawsze jak przenosimy jakieś wyrażenie na drugą stronę równa się, zmieniamy znak na przeciwny. Dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez pierwiastek z 2 i otrzymujemy, że x to jest 4 podzielić na pierwiastek z 2. My nie lubimy niewymierności w mianowniku, czy nie lubimy pierwiastków w mianowniku, no to mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. Zobaczcie, pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2 to jest 1. Zawsze mogę sobie taką sztuczkę zastosować, czyli będę miał 4 pierwiastki z 2 przez 2. Czwórka z dwójką się skraca, tu mi zostaje 2, tu mi zostaje 1 i mamy 2 pierwiastki z 2. Nasze wyrażenie x to jest, są 2 pierwiastki z 2 i to jest odpowiedź. Poszukajmy takiej odpowiedzi, oczywiście jest odpowiedź D.